paczce od Douglasa było bardzo dużo marek, których jeszcze nigdy nie miałam okazji testować, a wśród nich Diego della Palma, włoskie kosmetyki, które gdzieś tam kiedyś obiły mi się o oczy, ale w sumie nic nigdy nie używałam. Jako że jestem SPF-owym świrem i zobaczyłam, że tu jest SPF 50, to stwierdziłam, że totalnie musimy to sprawdzić. No, opakowanie jest tak jakby luksusowe. Bardzo ciężkie, takie chyba nawet w sumie jakiś tak, albo taki ciężki plastik, albo nawet jakiś metal. Ja mam kolor 124 i wygląda tutaj naprawdę błędnie. Zobaczmy, czy to jest w ogóle kryjące, czy to będzie takie bardziej... O, to nawet ma jakiś dosyć mocny kolor. Pachnie tak jakby lekko cytrusowo. Sprawdźmy sobie na ustach. Bardzo przyjemny. Na ustach jest to taki mój kolor ust, tylko lepszy. I wygląda to naprawdę ładnie. W ogóle jest taki topiąco się mięciutki. Jak na balsam do ust ma dosyć dużo pigmentu. Jest całkiem smaczny. Dajcie znać, czy w ogóle znacie tą markę.